Cześć, witajcie z tej strony Piotrek, witam was w kolejnym filmie z Minecrafta na modach. Nagrywam ten film od razu po poprzednim. Także będzie dalej do Dungeonona iść. Tam już mam nadzieję ostatni raz. To mogę wywalić te kamienne itemy. Odpróżniamy fikunek i możemy iść. Dobra. Ja tu mogłem tam. Dobra, jeszcze z tym idziemy od razu na dół. Jedzenia nie mam. Jedzenia. Idziemy tam od razu na sam dół. Mam nadzieję, że będzie bardzo. Że nie będę umierać cały czas. Się chyba bym zdenerwował trochę. Bo naprawdę to jest tam na dole tak miło i przyjemnie. No poza, no itemy tam są miłe i przyjemne, ale poza itemami to naprawdę nie polecam tego miejsca tam nisko. Żyję. Chyba tu się na dół szło. I ja sobie chyba poszedłem tutaj. I w lewo. Bring me, stop it. To kojarzy ten dźwięk dzieciństwa, łapka w górę. Okay, lecimy. A tu widzę blok złota, to możemy tu iść. Jeszcze coś do mnie strzela. No, by było tyle z bloku złota. O, ten dziad tu mały jest jeszcze. Chciałem tam szanse jakieś, dobra. Się tu zaspadnę. Tu jest cały diamentowy, prawie. O! No ta! No na pewno. Dobra, chyba się przyda jakiś licznik śmierci, mi się wydaje. Chyba nie będzie nawet bardzo głupia rzecz z tym licznikiem śmierci. Skąd on się tu wziął? Spokojnie. Dobra, on się tutaj za gorąco robi. Trochę wyżej trzeba iść. Spokojnie. To tylko Minecraft. Na pewno. Dużo razy nie umrę. Nie mam jedzenia. Nic nie mam. Gdzie ich jest najmniej? Mogłem się nie pytać. Robimy sobie podkopa tam do nich. Pierdzielaj. Uff. Więcej. Tu nie będzie bardzo problemu, bo tu sobie mogę złupu strzelać. Tego tu nie ma. Bo to mu, tu 3 mu zadaje, dobra. Na pewno. Dobra. Ja proponuję może iść prosto. Spawnera tych blazów u góry. Nie wiem, jestem pewien. Czyli mi zostało tylko tutaj. Tu widzę kolejny blok złota, ale tu widzę też spawner, co najmniej jeden.
jest bezpieczny. I jest bezpiecznie. Jest blok złota, w którym nie ma lawy. Mody to mnie serio zabiją. Nic nie ma. Tutaj chyba byłem. Blazes słyszę, dobra. To już jest zbadane. W sumie to dajcie, to się może przydać. Trzeba stać w miejscu, nie ruszać się. Nie zregeneruje mi się życia. Po co ja tu jadłem? Kurde. Jak mi się regeneruje to życie? No nie, no i muszę iść na górę i mi spadnie więcej. Spadnie więcej, okej. Okay. Wypadł z tym kilofem dziadowskim. Ja wiem, że wy czekacie, aż ja tam zejdę i umrę. Się zastanawiam, czy tego nie zrobić. Ale póki co to się postaram nie umierać. Jest coś ulepszone, dobra. Ten łuk to był świetny. Daj chleba, daj chleba. Dobra, mam życia. A ty tu skąd? I ty. Dobra, wy się tam bijcie, bijcie się. Spadaj. No spadaj, no. Nie mam jedzenia żadnego. Tam widzę jakąś szynkę. Robimy to tak. Więc muszę uciekać. Za gorąco. Okej, tutaj się ostudza. To nie jest do jedzenia. To nie wiem, to się może można to zjeść? You have gained... Co? Okej. Dobra, mogę wracać. W dobrą stronę. Na pewno, nie? O! Jestem martwy. Jestem do końca martwy. Jeszcze żyję. Co się dzieje się? Dawajcie to. Musiałbyście tam zabić wszyscy.
jedzenie, tak? To jest najważniejsze moim zdaniem. Że mam to jedzenie. Żyjecie, bo sobie musiałem ściszyć słuchawki trochę, szczerze mówiąc. No prosto we mnie strzelił. Umrę. Nie jest śmieszne, naprawdę. Się boję, że to się skończy tak, że jak ja sobie wyjdę, do mnie piorun trafił. Co tak się robi jasno i ciemno? Z jakiegoś moda? Ja nie wiem. Nic nie widzę. Coś mam na seta. Nic nie widzę. Mogę sobie zrobić. Co nie posługuje tej gry, okej. Sobie wziął ten Nvidia Experience, to rozjaśnił. Ale nie wspiera gry, niestety. Ewentualnie. Chwila, może sobie monitor rozjaśnić. Ustawienia. Jasność. Zupełnie to nic nie pomogło. Dobra. Zupełnie to nic nie pomogło. Rozjaśnienie monitoru. Gdzie jest tam? W jakimś krajwie widzę. Węgiel. Widzę jakieś. Słyszę zombiego. Widziałem tam tą zjawę taką. Dobra, teraz wystarczy. Ja pier. Właśnie. Wystarczy, żeby się żaden, na przykład szkielet do mnie nie strzelił. O, te szkielety to w ogóle są najgorsze w tej grze. Żelazo jeszcze. Jeżeli wy nic nie widzicie, to nie bójcie się, ja też nic nie widzę generalnie. Że ja na wyczucie gram. Brałam kilof jeszcze. Ja. 60. To sobie robię takie schodki generalnie. Takie okrągłe, wiecie, jakie się zawsze robi schodki w Minecrafcie. W domu nie mam jedzenia. Jak wyjdę, to mnie pewnie coś zabije. 69 poziom, gdzie ja jestem, żebym gdzieś pod jakąś fotą nie wyszedł. Sam Forest Hills, czyli będzie trochę więcej kopania. Dirt. Jasność. Siema, siema, gin, gin, gin. Mnie prawie trafiło. W tę stronę. Dobra, zawsze to serduszko więcej życia jest. Czery. Czery to jest chyba wiśnia.
Jestem tego prawie pewien. Spadaj! Jak jedzenie, to gdzieś tu jest. A najgorsze jest to, że nie mogę sobie tego z tego chleba zrobić. Takiego potrzebuję i ciasto. Szybciej się przypali. Wiem, że sobie mogę zrobić ten żelazny piecyk i tak dalej, ale dla dwóch rzeczy to mi się nie opłaca. Phoenix Chest Plate. Weather Legacy Phoenix Chest Plate. Lecimy sobie na dół. Znowu pochodni nie ma. Lepiej wcześniej niż później sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że tyle starczy. Tak, wiem, co mówiłam. Okej, tu było równie szybkie. Całkiem też. A tak serio, teraz jak tam się szło na dół? Okej, dobra. Dzięki. Już jedzenia nie ma. Mnie ten mod denerwuje. Ale jest fajny. Ale mnie denerwuje. Mam czym uciekać.
miałem co robić. Położę sobie te diaksowe spodnie. I się zastanowię, co dalej robić. Spadać mi stąd. Tak, no... Zostało jeszcze to, to mam nadzieję, tylko to. No skąd ty się tu bierzesz, człowieku? No, 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 podejdź, podejdź. Tak jest. Coś tu idzie dalej. Diamentowe buty nie ma. Jak dodali to kolorowanie tych zbrój skórzanych, to były niezłe jazdy na serwerach, bo ktoś sobie brał skórzaną zbroję, kolorował ją na jasny, niebieski i wyglądał jak deksowo, bo miał, musieli teksturę zmienić. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale jak nie, no to już wiecie. Dobra, mam. Mam to miejsce. Tutaj są te wszystkie itemy najlepsze. Jak nie umrę, będą moje. W co może być ciężkie generalnie. No dawaj tego kobla, panie. Podejdziesz tu, dziadu. Bo najpierw trzeba niszczyć spawnery, a potem dopiero się brać za moby. Najlepiej teraz spadnę. Mówiłam. Pozwolicie, że się tam teleportuję, bo tam jest za dużo. Jak ja się mogę teleportować? Find. Mogę się teleportować? Bym się chciał przeteleportować. Tak tylko raz, naprawdę. Jeden raz, naprawdę. A, nawet nie mogę się. Naprawdę raz się chciałem tylko teleportować. No i nie mogę. I będę musiał wracać znowu. To nie będzie zbyt ciekawe. I to by było na tle z 39 poziomu. Teraz dzięki temu, że padłem, to mogę zniszczyć te spawnery tutaj chyba. Czy tutaj są jakieś spawnery?
Ja pier... Całkiem dobry pomysł. Się nie spalę, to mam pomysł. Ten pilot taki wolny jest. Najpierw zrobimy się tam. Okay. I sobie zrobimy coś takiego, że sobie lecimy prosto. Wiecie, co chcę zrobić. To jest świetny pomysł generalnie. O tym, że zaraz będzie za ciepło. Naprawdę to Touch as Nils, chyba się tak nazywa, mod to trochę utrudnia życie. Trochę to chyba mało powiedział, co mi się wydaje. Tam nagrywa się wszystko, to się nagrywa i to też się nagrywa, także jest dobrze. I chyba wszystko. Wszystkie spawnery mi się uderzyły, ewentualnie tu może jeszcze być. Nie ma, dobra. Teraz się tylko jakoś tych mobów jeszcze pozbyć i są mi tanki. Jakby się pod... Mam łuk, tylko że mam 3 strzały. Z 3 strzał to nie wiem, czy ja coś trafię po pierwsze. A no ta jest ten mod taki. A muszę żyć, nie mam z tym szans. You have gained temporary warp. Nie wiem, czy to jest... Znaczy, domyślam się chyba. Znaczy, warp to jest... Nie wiem nawet już. YOLO. Za dużo tych pająków tu jest. Udało się. Nie, dobra, leżę. Kurwa mać. Się zdenerwowałem. Dobra. Więc... Zdecydowanie za bardzo zdenerwowałem. Już tam znam drogę na pamięć.
razy padłem, że wydaje mi się, że to jest bardzo dobry bilans. Bilans, nazwijmy to bilansem. Strzelaj do mnie. Jesteś martwy, kolego. Coś ci mówiłem o strzelaniu. Nie widzi mnie. Udało się. Dawać mi tam. Tam spoczywaj w pokoju. Walam, co niepotrzebne. Bierzemy mi tam, mam nadzieję, że było warto. Skąd oni się tu biorą? No gdzie ty jesteś, dziadu? Książek nawet nie biorę, bo mi niepotrzebne. Dobra, skórek też nie biorę nawet. Brałem to i tam. Dobra, będziemy kończyć ten film, bo już. Witamy, mamo. Ale by była beka, jakby tu lewa było, ja pierdolę. Co się stało? Dobra. Także to by w tym filmie było na tyle. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobał, tak jak mi się bardzo podobał ten film w robieniu go, nagrywaniu, tak, mam nadzieję, że wam się równie bardzo podobało oglądanie go. Następne filmy już niedługo. Nie wiem, jak stąd wyjść, tędy. Że... komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Chyba tak to szło. Mówił do was Piotreku. No, w tą stronę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Mówił do was Piotreku. Cześć!